Auris 2.18, to jest u mnie akurat hybryda, wymiana żarówki i jest reflektor soczewkowy. Przedni oczywiście, jak widać, od strony kierowcy jest dużo prościej, znaczy jest taka zaślepka, którą no bo ostrze się należy zdjąć, tak? I tutaj już się dostajemy do samej żarówki. To jest taki dziwny typ HIR 2, kiedyś zamówiłem żarówkę, myśląc, że to będzie coś troszkę innego, nie pasowała. Nie jest to proste, żeby coś takiego znaleźć. Zwracam od razu uwagę na ten kabelek, który gdzieś tutaj się w tle pojawia. Ten taki żółto-zielono-czarny, bo jest z nim spory kłopot. Sama żarówka wygląda w ten sposób, oryginalna, która mi się no, niestety już spaliła. Może będzie widać, że to jest HIR 2. No tak. Natomiast cała zabawa właśnie polega na tym, że przy demontażu, zobaczcie, jak tu jest ciasno, fatalnie się to zmienia, muszę powiedzieć. Jasne, że nie trzeba ściągać zderzaka i różnych takich historii, jak słyszałem. Spróbuję się dostać tutaj tym aparatem, żeby cokolwiek wam pokazać. Tak to wygląda mniej więcej. Ten kołnierz jest dosyć ciasny. Ostatnio już zaowiązywałem sobie rękę po prostu taśmą klejącą, żeby dłoń zmieścić tutaj. Problem jest tylko tego typu, że ten nieszczęsny mały kabelek odpiąłem ostatnio i byłem strasznie z siebie zadowolony, że mi lampa świeciła, a się okazało, że straciłem możliwość zmiany świateł pomiędzy tak zwanymi krótkimi i długimi. Dlaczego? Dlatego, że ten kabelek mały, który tam jest, który wam pokazywałem już w drugim reflektorze, to jest kabelek odpowiedzialny za elektrycznie regulowaną przesłonę, która zmienia strumień światła i ten snop światła się zmienia i krótkie i długie światła realizowane są przez to jedno źródło światła, jedną żarówkę i na tym polega cały problem, więc od razu uczulam, że ten drugi kabel bardzo lubi się wypiąć i warto zwrócić na to uwagę. Oczywiście jeśli chodzi o tę stronę, to jak widzicie tutaj leży taka specjalna rurka, nie jest taki straszny problem, trzeba po prostu wyjąć tutaj był taki grzybek, taka zapinka po prostu, którą należy sobie wypchnąć i zdemontować. To jest oczywiście część, klucz jest taki, czy rurka do nalewania do zbiornika spryskiwaczy, tak, płynu. Więc to trzeba zdemontować. Ja akurat zbiorniczka nie wyciągam, próbuję to zrobić bez wyciągania jego, ale no, trzeba mieć trochę wprawy. Jeżeli się tego nie ma, no to mówię, ja już ręce nieraz pokaleczyłem. Także powodzenia życzę. Dzięki.